ta letargiczna część społeczeństwa polskiego poczułaby się doceniona, ona by się poczuła potrzebna i byłaby zainteresowana polityką. I w ten sposób rodzi się w tych warunkach to społeczeństwo obywatelskie aktywne. W ramach systemu opartego na demokracji bezpośredniej rodzi się albo rozwija się pewnego rodzaju kultura polityczna. To są odpowiednie wartości, to są normy, to są zwyczaje polityczne, które nie polegają na obrzucaniu się błotem, tylko na konstruktywnym dialogu. System demokracji bezpośredniej, on jest bardzo korzystny dla społeczeństwa i bardzo niekorzystny dla polityków. Podczas ostatniej rozmowy na kanale lub bezpośrednio, w której gościem był profesor Mirosław Matyja, rozmawialiśmy o broszurze, takim podręczniku, bazie edukacyjnej o demokracji bezpośredniej. Tym razem pana profesora zaprosiłam na kanał, żeby opowiedział, co właściwie zmieniłoby wzmocnienie demokracji bezpośredniej w Polsce. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że te elementy już są w naszym kraju. O nich też wielokrotnie rozmawialiśmy, a chciałam się dowiedzieć, co się stanie, kiedy zrobimy ten krok do przodu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co mogłaby zmienić demokracja bezpośrednia w Polsce? Bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele i poza tym dlatego wiele, że my startujemy praktycznie od zera, bo przykra prawda jest taka, że my mamy do stracenia w Polsce bardzo niewiele, a do zyskania mamy ustrój demokratyczny, prawdziwie demokratyczny, w którym obywatel staje się podmiotem politycznym, w którym obywatel może współdecydować o tym, co go dotyczy, w sprawach, które go dotyczą, i tym samym przestaje być tym pionkiem na szachownicy, jakim jest w tej chwili, na której rozgrywają swój mecz, szczególnie przed wyborami, gracze skłóceni, nieudolni i niestety nie poinformowani o tym, czym mogłaby być demokracja bezpośrednia. Chodzi tutaj konkretnie o te instrumenty demokracji bezpośredniej, a więc referendum, oczywiście inicjatywa obywatelska i weto obywatelskie, bo jeśli już mówimy o demokracji bezpośredniej, to mówimy nie tylko o półśrodkach, jakimi w tej chwili już dysponujemy w Polsce, jak na przykład inicjatywa uchwałodawcza czy niedoskonałe ciągle jeszcze referenda na szczeblu lokalnym, ale mówimy o tym, jak mogłoby być, a więc referendum, wiążące referendum, funkcjonująca inicjatywa i czego nie mamy w ogóle, to jest to weto obywatelskie, a więc weto wobec ustawy. I to właśnie te instrumenty demokracji bezpośredniej, one by stanowiły szansę na funkcjonalny proces decyzyjny w Polsce i kontrolę obywateli nad poczynaniami polityków i to nie tylko na szczeblu państwowym, jak się wielu wydaje, że demokracja bezpośrednia mogłaby funkcjonować tylko na szczeblu państwowym, to nieprawda. Ona przede wszystkim powinna funkcjonować na szczeblu lokalnym. Czyli w takiej sytuacji każdemu byłoby łatwo powiedzieć, że gmina jest jego małą ojczyzną, a Polska jest jego dużą ojczyzną. I tutaj właśnie chodzi o to, aby takie stwierdzenia padały bez jakiegoś patosu, bez nadmiaru patriotyzmu, ale po prostu z przekonaniem i z dumą, jakby nie było. Czyli chodzi nam o to, aby stosując te instrumenty bezpośrednio demokratyczne, ukształtować w Polsce wreszcie po ponad 30 latach tej semidemokracji społeczeństwo obywatelskie, a więc takie społeczeństwo, które uczestniczy w procesie decyzyjnym, które jest aktywne politycznie, które jest pragmatyczne i które jest zaangażowane w życie społeczno-polityczne. Bo wiadomo, że bez aktywnego społeczeństwa obywatelskiego nie rozwinie się demokracja bezpośrednia i vice versa. Bez demokracji bezpośredniej nie rozwinie się nigdy społeczeństwo uczestniczące, aktywne, obywatelskie. I właśnie to jest ta zasadnicza zmiana, o którą pani pytała. A więc rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego, które ma coś do powiedzenia w sprawach, które go dotyczą.
Dokładnie. Wymienia Pan jakby kilka tych elementów, które by się zmieniły w Polsce, gdybyśmy wzmocnili demokrację bezpośrednią, zaczęli z niej też żywo korzystać. A jakie inspiracje możemy czerpać z innych krajów? Bo mamy też, czy to przykłady europejskie, czy pozaeuropejskie, państw, w których demokracja bezpośrednia jest dużo bardziej żywa. Co tam dało to wzmocnienie demokracji bezpośredniej? Czego my możemy się uczyć właśnie od tych innych krajów? No, prawda jest taka, że jest ponad 190 państw na świecie i właściwie wszystkie uważają się za demokratyczne. I te dyktatorskie, i mniej dyktatorskie, te semidemokratyczne i te bardziej demokratyczne, one się wszystkie uważają, może tylko oprócz Arabii Saudyjskiej, wszystkie państwa uważają, że są demokratyczne. Korea Północna jest demokratyczna, Jemen jest demokratyczny, Rosja jest demokratyczna. Oczywiście mówię tutaj ironicznie, ale my mówimy tutaj o tej prawdziwej demokracji, demokracji bezpośredniej. I tutaj się automatycznie nasuwa przykład Szwajcarii, który jest na pewno najlepszym przykładem. Oczywiście w Szwajcarii ta demokracja bezpośrednia była budowana przez wieki. My byśmy chcieli to od razu, ale to jest niemożliwe. I stąd ta nasza rola, myślę tutaj o Instytucie Demokracji Bezpośredniej, jest aż tak ważna, bo my prowadzimy edukację. Edukację, czynną edukację, aktywną edukację. Już ta sama edukacja to już jest pewnego rodzaju inspiracja i to jest perspektywa na coś, co może nastąpić. Chodzi mi konkretnie o to współrządzenie państwem i samorządem przez obywateli. I szczególnie to trzeba powiedzieć teraz, w przeddzień praktycznie wyborów parlamentarnych w Polsce, bo szczególnie teraz zauważamy w tym okresie przedwyborczym, że my musimy właściwie dokonywać takiego szpagatu w różne strony, zastanawiać się, czy iść do wyborów, czy nie iść, czy brać udział w referendum 15 października, czy nie brać. Podejmowanie takich decyzji to nie jest żadna inspiracja. Inspiracją dla nas byłaby perspektywa. Perspektywa, że nastąpi zmiana, że nastąpią pewne zmiany konstytucyjne, które umożliwią wprowadzenie tej demokracji bezpośredniej, a takie kraje jak Szwajcaria, która ma ten system sprawdzony, dodaje nam jeszcze otuchy, odwagi i nadziei. Notabene, ciekawe, że w Szwajcarii wybory parlamentarne odbywają się o tydzień później niż w Polsce. Jest też, oczywiście jest też kampania przedwyborcza, są dyskusje, są mityngi partii politycznej, ale w tym państwie te wybory nie są aż tak bardzo decydujące jak w Polsce, dlatego że właśnie społeczeństwo ma swoje narzędzia obronne. Oczywiście też głosuje się na partie polityczne i tak dalej, ale to ma mniejsze znaczenie, bo społeczeństwo jest tym podmiotem, autentycznym podmiotem politycznym i całe społeczeństwo jest bardzo zaangażowane i wie, że dzięki tym instrumentom referendum, inicjatywie i wecie może po prostu nie musi stawiać na jakąś partię polityczną, bo może po prostu decydować przy urnie. W społeczeństwie obywatelskim i to jest istotne, łączy się tą kwestię demokracji, tej sfery publicznej i dialogu obywatelskiego. W Polsce te połączenia, te związki, one są zachwiane, one nie funkcjonują, a to są czynniki, główne czynniki, które wpływają na kształt i na sposób funkcjonowania, jakby nie było społeczeństwa w praktyce. Czyli konkretnie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, aby stworzyć taką koncepcję, która łączy z jednej strony obywatelskość, z drugiej strony z różnorodną działalnością w sferze publicznej. I ten proces winien scalać odmienne poglądy jednostek obywateli. To funkcjonuje na przykład w różnych rodzaju stowarzyszeniach. Dlatego aż się prosi, żeby to również mogło funkcjonować w samorządzie i na szczeblu państwa. Chodzi o to, aby włączać to społeczeństwo w proces decyzyjny, jak się włącza na przykład ludzi w różnych
kołach zainteresowań czy stowarzyszeniach i tak dalej. I przez to urzeczywistać taką krytyczną, racjonalną debatę publiczną. Oczywiście w ramach pewnej kultury politycznej. I tego ciągle w Polsce brakuje. Chodzi o to, aby w ten sposób stworzyć to społeczeństwo obywatelskie i to by byłaby inspiracja. Tą inspiracją byłaby właściwie ta perspektywa aktywnego uczestnictwa w sferze polityki i nie tylko, i również w ogóle w życiu polityczno-społecznym w Polsce. To też znowu z pewnością. Chciałam się zatrzymać tutaj przy tej Szwajcarii, bo to jest bardzo ciekawy temat. Może nam się uda poruszyć te wybory przy okazji jednych z kolejnych rozmów, żeby też porównać, jak w zupełnie inny sposób działają dwa kraje, tak naprawdę w miarę z tego samego kręgu kulturowego, Tak. a zupełnie inaczej tutaj te wybory parlamentarne, parlament jest rozwiązany, bo przecież w Szwajcarii, tak jak też pan powiedział, co też wielokrotnie już padło na kanale, sam parlament ma dużo mniejszą władzę niż parlament w Polsce, bo władza jest oddana w ręce obywateli dzięki demokracji bezpośredniej, więc to, co właśnie zmieniłaby demokracja bezpośrednia, zwiększenie jej wzmocnienie, to trochę takie osłabienie tych państwowych ośrodków władczych. Co to dałoby obywatelom i obywatelkom? W modelu demokracji bezpośredniej, bo możemy mówić właściwie o modelu, myślę tutaj o Polsce, tutaj nastąpiłoby to długo oczekiwane przesunięcie środka ciężkości, o czym pani wspomniała w pani pytaniu, w procesie polityczno-decyzyjnym na korzyść obywatela, który zacząłby pojmować należną mu funkcję suwerena i zacząłby pojmować należną mu funkcję aktywnego współdecydenta, czyli po prostu nastąpiłoby przejście z tej roli pasywnej do roli aktywnej. I ta świadomość współrządzenia, to jest bardzo ważne, to jest element psychologiczny, wywołuje w społeczeństwie pozytywną energię, prawda? I to dzięki poczuciu tej współodpowiedzialności nie tylko za przyszłość, ale również za bieżącą politykę. Idziemy do referendum, idziemy do urny, głosujemy w różnych, przy różnych sprawach. Tak by to wyglądało i każdy decyduje właściwie za siebie, czyli przejmuje współodpowiedzialność za siebie, ale jednocześnie jest to małą cząstką społeczeństwa, jest tym podmiotem politycznym i dzięki temu przejmuje również pośrednio odpowiedzialność za ogólnie podjętą decyzję. I to zjawisko mogłoby sprawić, że ta letargiczna część społeczeństwa polskiego poczułaby się doceniona, ona by się poczuła potrzebna i byłaby zainteresowana polityką. I w ten sposób rodzi się w tych warunkach to społeczeństwo obywatelskie, aktywne, uczestniczące. Ja ten proces nazywam tą polityczną socjalizacją. I niestety my tego nie obserwujemy, marzymy o tym, chcemy tego i wydawało się nam 30 lat temu, że to nastąpi, a jednak nie nastąpiło, dlatego że Polska wówczas zdecydowała się na demokrację parlamentarną, która z czasem przekształciła się w demokrację parlamentarną elitarną i w tej chwili jest jak jest, ale sytuacja jest taka, że jest niezadowalająca i dlatego my tutaj nawiązujemy do tej możliwości wprowadzenia demokracji bezpośredniej. W każdym razie obywatelom i obywatelkom osłabienie ośrodków władczych dałoby pewność siebie, dałoby możliwość współdecydowania, dałoby możliwość kontroli organów władczych. My może w tej chwili tego nie doceniamy, bo myśmy tego nie przeżyli w Polsce. Niemniej jednak, powtarzam się, to jest niesamowicie ważny element również psychologiczny i to jest bardzo istotne, że my nie musielibyśmy stawiać na jakąś partię polityczną, ale przejmujemy współdecyzyjność i kontrolę w swoje ręce, czyli po prostu funkcjonujemy na zasadzie mów mi ta mów, a ja i tak lepiej wiem, czego potrzebuję.
Jesteśmy przy procesie decyzyjnym. Tak naprawdę to, o czym mówimy, czyli tutaj to referendum, no to jest element tego procesu decyzyjnego. W Polsce w ogóle nie mamy możliwości zorganizowania takiego referendum obligatoryjnego, czyli w momencie, w którym obywatele chcieliby zorganizować referendum na poziomie ogólnokrajowym, no to ta decyzja i tak nie należy finalnie do nich, ale jest ona oddana. W jaki sposób wzmocnienie demokracji bezpośredniej wpłynęłoby właśnie też na ten sam proces decyzyjny? No tutaj, jeśli chodzi o proces decyzyjny, no to kwestia jest taka, że wiemy, że te decyzje aktualnie zapadają w polskim parlamencie, a konkretnie w Sejmie. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa również w rządzie, dlatego że w Polsce rząd przejmuje po części rolę niestety legislatora. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego że on ma prawo inicjatywy, rząd ma prawo inicjatywy, jeśli chodzi o ustawy, a w przypadku większości partii rządzącej w parlamencie te ustawy są przegłosowane w parlamencie. I tutaj występuje ta różnica, jeśli chodzi o Polskę i Szwajcarię, dlatego że to w demokracji oddolnej, demokracji bezpośredniej dochodzi właśnie do osłabienia parlamentu. Jeśli mówimy tutaj o Polsce, to doszłoby do osłabienia tego wszechmocnego i partyjnie wybieranego Sejmu, który musi się liczyć, jakby nie było, z potencjałem tej naturalnej opozycji. A jeśli mówię o naturalnej opozycji, to wcale nie myślę o koalicji obywatelskiej, tylko o społeczeństwie, o elektoracie. I to jest właśnie istotne, że społeczeństwo wówczas przejmuje po części tą funkcję decyzyjną, a więc uniezależnia się od wielkiej polityki społeczeństwo jako takie, ale wbrew pozorom ta funkcja nie jest najważniejsza. Ważniejsza jest funkcja kontrolna. Myśmy tutaj kiedyś już o tym mówili. Ta funkcja kontrolna polega na tym, że społeczeństwo nie śpi i czuwa. Ciągle kontroluje poczynania parlamentu i poczynania rządu, mając do tego konkretne narzędzia w swoim ręku, a więc to wspominane referendum, weto i inicjatywę. I w tych warunkach Sejm albo Senat już nie mogliby po prostu odgrywać tej roli niekoronowanych królów, co robią aktualnie, bo mieliby świadomość tego, że każda uchwalona przez te organy ustawa może spotkać się z protestem elektoratu, a więc z protestem obywateli w postaci na przykład weta obywatelskiego, a sam rząd musiałby być też ostrożniejszy w swoich decyzjach i w swoich posunięciach, mając ciągle nad sobą ten miecz Demoklesa i to społeczeństwo, to czuwające społeczeństwo. I to jest właśnie ciekawe, bo przeciwnicy demokracji bezpośredniej zarzucają temu systemowi politycznemu osłabienie roli parlamentu i osłabienie roli partii politycznych, a w polskiej konstelacji politycznej właśnie o to chodzi. Właśnie o to nam chodzi, żeby osłabić tą wszechmocną rolę partyjnego parlamentu. Chodzi o to, aby posłowie i senatorowie wreszcie reprezentowali interesy swoich wyborców i konsultowali przede wszystkim z nimi ich decyzje, które zapadają w parlamencie. No bo w przeciwnym razie polski lud zawsze mógłby sięgnąć po tą broń, jaką są te trzy elementy: weto, inicjatywa i referendum. I dlatego parlament w takich warunkach, mówimy o ewentualnej polskiej przyszłości, parlament w takich warunkach bezpośrednio demokratyczny musiałby się stać bardziej obywatelski i bardziej demokratyczny. To jest właściwie paradoks, jeśli my musimy mówić o demokratyzacji organów państwowych. To już zagrawa naprawdę na paradoks. Proces decyzyjny w tej demokracji oddolnej, bezpośredniej jest z pewnością dłuższy niż w demokracji parlamentarnej. Niemniej jednak ta ilość produkowanych ustaw
jest mniejsza. I to jest istotne. To jest istotne, że uchwalane ustawy są mądrzejsze, są bardziej roztropne, są lepiej konstruowane, formułowane, dlatego że ciągle istnieje ta obawa, że dojdzie do weta obywatelskiego i ustawa wyląduje w koszu na śmieci. Dlatego i tutaj leży właściwie ta funkcja kontrolna, o której ciągle mówię i o której ciągle wspominam, bo to jest bardzo ważne. Nie parlament przemyśli naprawdę uchwalenie jakiejś ustawy, zastanowi się, czy warto w ogóle inwestować w uchwalenie jakiejś ustawy, bo ma świadomość tego, że społeczeństwo jako podmiot polityczny może zawetować daną ustawę. Mam wrażenie, że właśnie to społeczeństwo, obywatele, to jest takie słowo klucz tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo jakby z niej widać, że społeczeństwo napędza demokrację bezpośrednią, takie społeczeństwo obywatelskie, a demokracja bezpośrednia napędza społeczeństwo obywatelskie. Jak właśnie tutaj te dwie idee na siebie wzajemnie wpływają? W ramach systemu opartego na demokracji bezpośredniej rodzi się albo rozwija się pewnego rodzaju kultura polityczna. To są odpowiednie wartości, to są normy, to są zwyczaje polityczne, które nie polegają na obrzucaniu się błotem, tylko na konstruktywnym dialogu. Bo ten dialog jest bardzo ważny. My mówimy tutaj ciągle o referendum, o wecie, o inicjatywie, ale zanim do tego dojdzie, i występuje coś takiego jak dialog polityczny, jak konsultacje. To jest bardzo istotne, to jest ciągły kompromis. Demokracja bezpośrednia to jest uciążliwy, żmudny system polityczny, który właściwie nigdy się nie kończy, bo to są ciągłe rozmowy, to jest ciągłe szukanie kompromisu, bo sama demokracja, ona jest konfliktem właściwie, ona jest, albo lepiej powiedzieć, ona jest powiązana z konfliktem. I właściwie, jeśli my mówimy o systemie demokratycznym, to my myślimy, albo powinniśmy myśleć o rozwiązywaniu konfliktów w ramach dialogu, w ramach konsultacji. Natomiast te trzy elementy, weto, inicjatywa i referendum, to jest właściwie ostateczność. Jeśli się nie da inaczej, to te elementy są zastosowane. Może wielu ludziom się wydaje, że aha, jeśli byśmy mieli w Polsce demokrację bezpośrednią, to moglibyśmy wszystko zawetować albo wszystko zainicjować. To nie jest takie proste. To jest ten ciągły dialog, to są te ciągłe konsultacje i szukanie kompromisów. I to jest ważne. I w ten sposób się kształtuje to społeczeństwo obywatelskie. I w ten sposób kształtuje się kultura polityczna. I naprawdę kultura polityczna, która jest na wyższym poziomie niż debata przedwyborcza wczoraj w telewizji w Polsce. I o tym nam nie wolno zapominać. Jeszcze jest jedna sprawa, jest kwestia administracji państwowej. To jest bardzo istotne. Ona traci tą też swoją niekontrolowaną i wszechmocną rolę, której dzisiaj w Polsce nikt nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że w rękach elektoratu obywateli znajdują się te instrumenty, które są w stanie doprowadzić do redukcji nadmiernej biurokracji w kraju. Krótko mówiąc, kto współdecyduje i kto płaci podatki, ten wymaga odpowiedniego traktowania w urzędach. I to jest istotne. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że czasem w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w których funkcjonuje demokracja parlamentarna, czasem się wydaje, że administracja po prostu chce spełnić funkcję demokracji, czyli po prostu, krótko mówiąc, im więcej administracji, to tym więcej biurokracji. To znaczy, jeśli im więcej formularzy wypełnię, to się wydaje, że tym państwo jest bardziej demokratyczne. Oczywiście przesadzam, ale jest coś takiego. A to wcale nie o to chodzi.
I tutaj nawiązując do ustaw, tych ustaw wcale nie musi być dużo produkowanych. Chodzi o to, aby odpowiednio interpretować konstytucję, aby ta konstytucja była mądrze napisana. Wówczas nie trzeba będzie ustaw, a jeśli nie będzie mniej ustaw, to będzie mniej biurokracji, administracji, bo z administracją jest związana biurokracja, więc niech ta biurokracja nie zastępuje demokracji, bo to nie o to chodzi. To jest właśnie ta droga do budowania tego społeczeństwa obywatelskiego, które gwarantuje wprowadzenie demokracji bezpośredniej, a dzięki demokracji bezpośredniej rozwija się społeczeństwo obywatelskie. I tutaj jest też kwestia partii politycznych. Partie polityczne w ramach demokracji bezpośredniej, one tracą swoją ważną rolę. Prawda? Bo partie, czym są partie polityczne? Partie polityczne są pośrednikiem, krótko mówiąc, między społeczeństwem z jednej strony, a organami państwowymi, na przykład parlamentem w polskich warunkach politycznych, Sejmem i Senatem, oraz rządem. I te partie polityczne w ramach demokracji bezpośredniej, one tracą tą ważną, pośredniczącą rolę, dlatego że ludzie docierają inaczej do organów państwowych. Ludzie w inny sposób są w stanie podejmować decyzje dzięki tym wspomnianym elementom bezpośrednio demokratycznym. Dlatego nie trzeba byłoby zastanawiać się, ojej, czy będę wybierał PiS, czy będę wybierał partię opozycyjną w wyborach, bo to ma może nie drugorzędne znaczenie, ale to nie jest po prostu decydujące dla funkcjonowania państwa w ramach demokracji bezpośredniej, bo są te inne możliwości. I to jest właśnie interesujące, że te wszechmocne partie polityczne typu leninowsko-wodzowskiego, one dezawuują się w demokracji bezpośredniej. To jest ciekawe. Po prostu nie trzeba stawiać po prostu na którąś partię, bo można postawić na zbieranie podpisów. Dokładnie, no my taką szerszą rozmowę przecież o partiach politycznych w kontekście demokracji bezpośredniej też już nagraliśmy, no i tam też jest szereg wniosków właśnie dotyczących tego, jak wzmocnienie demokracji bezpośredniej wzmacnia obywateli, wzmacnia społeczeństwo, no i pośrednio osłabia partie polityczne i właśnie ich władzę. Także na pewno wzmocnienie demokracji bezpośredniej ma szereg różnych i to często bardzo pozytywnych konsekwencji i efektów. Także mam nadzieję, że to się będzie po prostu w kolejnych latach w Polsce zmieniało, bo jednak chociaż czasami kończymy nasze rozmowy pesymistycznymi wnioskami, to bardziej dotyczącymi statusu quo, a jeśli mówimy o właśnie jakichś zmianach, tym co mogłoby się zadziać, no to jednak jest taki optymistyczny wydźwięk. Dokładnie, a poza tym no, trzeba stwierdzić, że te instrumenty demokracji bezpośredniej, one działają w ten sposób, że społeczeństwo staje się wrażliwe, jeśli chodzi o proces decyzyjny. Czyli tutaj ważna jest też kwestia, że to trzeba powiedzieć, że demokracja bezpośrednia ogranicza pośrednio korupcję, afery gospodarcze, ogranicza nieuczciwe bogacenie się polityków, dlatego że istnieje ta ciągła kontrola, prawda? Ogranicza rozkradanie majątku narodowego, powiedzmy, ale przede wszystkim niweluje podział na lepszych i gorszych w społeczeństwie. Występuje właściwie tutaj jesteśmy przy tej. Bo są trzy cechy demokracji, to jest sprawiedliwość, wolność i równość, więc tutaj możemy mówić o równości, że ta cecha staje się ważniejsza w ramach demokracji bezpośredniej. Ale krótko mówiąc, można na koniec chyba podsumować, że ten system demokracji bezpośredniej, on jest bardzo korzystny dla społeczeństwa i bardzo niekorzystny dla polityków. I o to nam Tak. przecież chodzi, bo jakby nie było obywateli, mówię o Polsce, teraz jest trochę więcej niż polityków w kraju. Tak, tylko właśnie obywatele muszą dojść do władzy, bo politycy jej sami z siebie nie oddają, przynajmniej do tej pory jej nie oddali. Zgadza się.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną na kanale lub bezpośrednio był profesor Mirosław Matyja. Dziękuję bardzo.